Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić nasze stanowisko do ustawy o ratyfikacji umowy pomiędzy państwami stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, druki 1641 i 1705. Wysoka Izbo, Polska, jak to powiedział poseł sprawozdawca, za blisko 2 miesiące będzie pełnoprawnym członkiem ESY. Niniejszy akt jest jakby, minie rok od czasu, jak jest pełnoprawnym członkiem ESY. Dzisiejsza ustawa, dzisiejsze dopuszczenie do informacji i wytworzonych niejawne jest no, etapem na drodze do nabywania pełnych praw, bo trudno być członkiem jakiejś organizacji i nie wiedzieć, co się w niej dzieje. Wprawdzie przypuszczam, że z zakresem tutaj jest cała masa niebezpieczeństw, które jest i bez tego. To znaczy tam, gdzie jest wiele krajów w posiadaniu jakiejś informacji bardzo tajnej, tym większe jest niebezpieczeństwo i jakby wycieknięcie, ale to jest inna sprawa. Polska powinna stawiać na rozwój nowoczesnych technologii. I technologia kosmiczna i technologie, które są wytwarzane czy mogą być realizowane w kosmosie, są bardzo przyszłościowe, zarówno jeśli idzie o przemysł, jak i mogą stanowić dalszy dobry impuls do działalności naukowej. Stąd jest to nam koniecznie potrzebne. Polski wkład do ESY wprawdzie jest na poziomie 36 czy 37 milionów euro. To jest w stosunku do krajów czołowych niewiele, ale rzecz w tym, że my musimy liczyć się z tym, że jesteśmy po pierwsze na początku drogi i to musimy traktować jako pewien zadatek, który nam dzięki uzyskaniu dostępu do informacji stanowiących dzisiaj dla nas tajemnicę, będzie jednym z elementów, które pozwoli realizować czy wymyślać nowoczesne technologie, które pozwoli nam w tym względzie no, przynajmniej wejść na jakąś drogę, w której w przyszłości może być jakiś duży sukces, bo cóż tu dużo mówić, innowacyjność polskiego przemysłu z innowacyjnością jest źle. Musimy robić wszystko, co trzeba, aby ją poprawiać. Mam też nadzieję, że w dalszym ciągu rezultatem tego będzie w przyszłości powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej, czy jakiejś agencji, która by się tymi problemami zajmowała. Dotychczas te projekty raczej były przez Polską, przez środki przekazu wyśmiewane, tym niemniej one są niezbędne. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem przedmiotowej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.